Siema, to ja Doniek, Crash Trójeczka. Jak liczę na palcach jednej ręki, to będzie jakiś 17 odcinek. Przed nami kolejna kraina, więc zapraszam. Zapraszam Elo, przyjaciółom Elo. Taka egipska trochę. Szósteczka. Gramy po kolei. Jewiz. Ktoś do mnie na kurwa SMS-em. What? Where was I? Oh, Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything. Tak. But a good heart, nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. Tiny to był dobry przydupas. Nienawidził wszystkich i wszystkiego. Wygląda podobnie jak klącza z pierwszego świata. Ale ja już się znam na tej grze. Mam zaraz do... Słabo. Lub jakby to lepiej nazwać wyzwaniami. Dobra. Tu jest ręka w czarodzieja. Ło, ale z niego Gandalf. Kozioł. Głupia żaba. Czyli teraz mamy taki splash. Puk, puk. Już o tym mówiłem nie raz, ale no, żeby w takiej grze liniowej platformówce nie zrobić 60 klatek. Dlaczego, ja się pytam? Dlaczego? Jak śmiecie? Jak śmieliście tak zepsuć? Tak to spieprzyć? I to było na tyle. Tylko kapcioszki z niego zostały. Zaczynam to kumać coraz bardziej. Cudownie, żyćko. Wieś mnie. Ciekawe, czyli to zamek tam w oddali. Pewnie jakiejś kurowej. Da się wyskoczyć? Nie. Ja to szanuję. Okej. Ale to zjebałem. Dobra, whatever, i tak nie idziemy na 100%. Będę z siebie dumny, jak tylko przejdę tą grę. A, już chyba tak teraz do mnie to trafiło mnie to. Ten taki portal w głównym hubie. To jest chyba to Future Tense, to jest taki jakby, ale nie wiem jak to nazwać, dodatek? To musi być to. Kurwa. Aż 100 kartonów tu było do zdobycia. Dobrze. Idźmy za ciosem.
Hang him high. Brzmi srogo. I będziemy walczyć na końcu z Dingo Dealem. Dingo Dial. Tak, pamiętam tutaj te... Miał to tapczany. Dum dum. Dum dum. Poszedł w piździec. Pizdu i wylądował. Nic strasznego, kolego. Ty, no kurczę, którym się zrzucam. Się jąkać zaczynam. Jąkam się, ziomek. Kurwa, co to za małpa? Nic prostszego. Ale jabłuszek. Slajdem. Dobra, checks. Cholerny skorpion. To jakiś kurwa maharadża. Czyżby? Nie no, z tym, kurwa, z tym podwójnym skokiem to ta gra naprawdę robi się o wiele bardziej przystępna. Z tego co pamiętam, no podwójny skok tutaj chyba właśnie był z Dingo Deala i wtedy to i tak zajmuje jakby więcej czasu niż to, zwyczajnie. A da się teraz, może bym to jakoś zgliczował, więc sobie przebieg górą, chyba nie. Ale to i tak już nic trudnego przed nami. Od razu maharadżę załatwiliśmy jednym strzałem. To było do przewidzenia. Z tymi zielonymi kartonami z Nitro jest taka śmieszna historia, że one są jakby losowe, jeżeli chodzi o ten ich podskok. I na jednym z właśnie z filmów kiedyś, w drugiej części, jak skakałem, to chyba 3 razy pod rząd mi podskakiwał ten kartonik i mnie zabijał. Też widziałem na speedrunach, jak właśnie kolesie od tego musieli zacząć od nowa. Dobra. Hogride. Ale syf, teraz się uda. Tu wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest właśnie nie wjeżdżanie w nich i najeżdżanie na wszystkie płyty przyspieszające. To zawsze było trudne. Przynajmniej jeżeli chodzi o podejście, pierwsze czy tam któreś, nie? To zawsze dawało popalić. Okej! Mamy to!
Doganiam go. Tu można ściąć tam policję, nie trzeba koniecznie jej tam objeżdżać. Dobra, on mnie będzie teraz próbował zepchać. Ale dobra, jest okej. Mamy to. Dobra. Nie było tak jak najgorzej. Średnio to lubiłem, szczerze powiedziawszy. Nie przepadałem za tymi wyścigowymi motorkami. Jak zwykle. Nic nowego tutaj w tej kwestii. Midnight Run. I znowu na Tygrysie będziemy śmigać. Dingle Dial's the name, and Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystal to them during the Ice Ages. Cockney accent. And shove off, or I'll roast you. Shove off. You piece of shit. No to się zapowiada srogo. Nie, w pompie mam te kartoniki. Czeks, czeks. Aha, czyli nie odbije. Nie, żebym chciał się od niego odbić. Jaki hardcore w ogóle. Aha! Zajebiście to zrobiłem, jeszcze checkpointa nie wziąłem. Skąd on tu wyrósł? Kurwa, kamieniarz jakiś. Albo wozy z... No nie, no serio, kurwa. Nie, kurwa no. Zaczyna się crash. Dzwonię na policję. No i co, ja nie kumam, no jak, co? Na jednej planszy wszystkie życia. Jeszcze checkpointu nie wziąłem! A idź pan! Co tu jest grane? Boże, że to wziąłem, bo to też takie oczywiste nie było do końca. Ja! Zaczyna się. 9 na 35. Przyznam się szczerze, że nawet nie chciałem tego kurwa zbierać. Straciłem chyba z 15 żyć. Co jest? Co? Coś zrobiłem nie tak. Aha, po prostu pominąłem dziewiątkę. No to nic. Nie szkodzi. Tutaj nie widzę żadnego problemu z tym związanego. Coś za nami? Nie. Jakaś głupia żmija. Akurat jeżeli chodzi o plansze egipskie, to bardzo mi się zawsze podobały. Szczególnie dalej, kiedy ci zgaszą światło. Spoko. Teraz tak, które się zapada. Karabeusze się zapadają. Należy sobie wbić do kuba.
Nie, nie będę ryzykował. Aż tak dobry nie jestem. No i normalnie już byśmy tam nie weszli. Ale tak, tak też chyba nie wejdziemy. No dobra. Nie będę opłakiwał. Dziewięć. Zaczyna się. Później wycinanie. Godzina. Na chwilę. Ty małpa. O, co to za jakiś... Tu ten ham. Uuu. No tak, egipskie pułapki, wiadomo. Właśnie tak sobie wyobrażam egipski grobowiec. Albo coś cię chce zgnieść, albo nabić, albo rozjechać, albo zgnieść, albo nabić. Dlaczego ja tu nie widzę żadnego wyzwania? Ej, o co tu chodzi? Chyba mi nie powiedzie, że tutaj nic nie ma. No cóż. Fuck it. Super E. Super hard. Okej, pułapki. Jest checkpoint. Dobra, tupię na ten karton. Jaki fart! Skąd on ma miotacz ognia? Na bank tutaj maczał paluszki swoje Cortex. Jakiś mu sprzęt zapodał. Z przyszłości. Żeby było łatwiej, nie? Teraz. Tak jest. A gdzie jest klejnot? Mam. Grałem w Crasha, więc wiem, co to życie na krawędzi. Ziomuś? Teraz boss. On jest chyba łatwy. Jeszcze wydaje mi się, że można... Right. Now you've gone and done it. Them crystals are mine. Można go zeksploitować, będzie podwójny skok. Pora kończyć na dzisiaj nagrywanie. Uciekaj, biedny pingwinku. Uciekaj, biedny pingwinku. Takie łatwe. Patrz jak cię niszczę, patrz jak cię niszczę. Exploitative. So exploitative. No i zraszowany. Tak. Ej, ale czemu tak się zatrzymuje głupio?
Jakieś to jest dziwne. Czy on tak powinien się zatrzymywać? Nie wiem. Ciężko mi to ocenić. Ale ja nie pamiętam, żeby on tak się głupio zatrzymywał. Dlaczego się nic nie odblokowało? A nie, odblokowało się. Dobrze, moi drodzy. Wystarczy tego na dziś. Tyle by było, jeżeli chodzi o 17 odcinek Crasha. Ja się żegnam. Wszystkiego dobrego. Bądźcie dla siebie mili. Elo.